silne relacje z Ukrainą i możliwości oddziaływania na Rosję też. W cudzysłowie zakładnicy historii w relacjach niemiecko-izraelskich, a tym samym podatni na wszelkiego rodzaju impulsy i oczekiwania. To tylko i wiele krajów pozostałych Europy, to tylko pokazuje, jak nieduży kraj powierzchniowo, ale też liczebnie, ludnościowo i nieznaczny z punktu widzenia całej globalnej gospodarki, jeżeli popatrzymy na PKB, ale jednak silnie oddziaływujący decyzyjnie, czyli może okazać się, że to nie jest tak, że my zauważymy wprost jakąś relację właśnie między polską gospodarką a gospodarką izraelską, tylko może okazać się, że po prostu ogólnie nam będzie ciężej realizować nasze priorytety, nasze działania. I zgadzam się w pełni, że te nawet nie resentymenty, bo tutaj można było mocniej powiedzieć, to są pewne rany, które się cały czas nie zagoiły. Okazuje się, że my po prostu nigdy tak naprawdę chyba po wojnie nie usiedliśmy do stołu i nie wyjaśniliśmy sobie wszystkiego, co w dwóch tych nacjach jest bardzo wrażliwe. Troszeczkę uznaliśmy, że jak oficjalnie mocno nie będziemy o tym mówić, jak wytworzymy taki łagodny system ustalania relacji, to może pojawi się następne pokolenie, czy następne pokolenia i one już nie będą tak silnie związane tymi zjawiskami historycznymi. Okazuje się, że niestety, po pierwsze, pokolenia następne są wychowywane na przekazie poprzedników, a gra, która się odbywa, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, to nie jest tylko proste rozwiązanie w wymiarze, kto ma rację w wymiarze historii, ale to są ogromne pieniądze, to są ogromne decyzje gospodarcze, to są próby podporządkowywania sobie poszczególnych gospodarek i uzyskiwania z tego korzyści, niwelowania pewnych możliwości rozwojowych. Ja to szeroko jakby na to patrzę w wymiarze takim globalnym i to jest pewna gra w czyimś interesie. Ja widzę na przykład w tej relacji, która dzisiaj się ujawniła, możliwość oddziaływania służb specjalnych, nie tylko rosyjskich, ale innych państw, które mogą mieć określony interes w zaburzeniu relacji i tylko i wyłącznie widzenie tych zjawisk jako zderzenie dyplomatyczne, że ktoś coś powiedział, to jest jedno, ale widzenie, dlaczego pojawiają się określone pytania, że pojawiają się określeni ludzie zadający określone pytania, no daje też po zweryfikowaniu podstawy do uznania, że dzieje się coś więcej niż tylko takie przypadkowe następstwa wypowiedzi, które mogłyby być na początku odebrane jako nieprzemyślane. Coś szerszego na poziomie globalnym się odbywa. Niemniej jednak, no, trochę mnie pan sprowokował, panie Arturze, bo mówił pan o takim, inaczej powiem, jeśli się spotyka młody przedsiębiorca, na przykład taki prezes firmy startupowej z prezesem z Izraela, to oni nie rozmawiają o tych sprawach. Tu chodzi tylko o interes. O ile się spotkają. O ile się spotkają i o ile nie będzie tak, że tenże prezes Izraela będzie bał się tu przyjechać, że mając taką wizję, po prostu, że może być dla niego to niebezpieczne. Rozmawiamy o finansach, o gospodarce, chociaż ta pierwsza część tak troszeczkę zboczyła na tematy polityczne, ale w takim razie ja dokonuję zwrotu i powiem tak. Pracownicze plany kapitałowe nie podzielą losu otwartych funduszy emerytalnych. Tak zapewnia rząd, a Teresa Czerwińska, minister finansów, przekonuje, że pieniądze zawsze będą prywatne. No i tak, tu mamy duży problem zaufania, to znaczy to, co się stało za rządu PO-PSL, czyli tak zwany skok na kasę i przejęcie 51,5% aktywów otwartych funduszy emerytalnych i następnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że rząd mógł to zrobić i że tak naprawdę nie mamy żadnych praw nabytych w systemie emerytalnym. Znacząco to zaufanie nadwyrężyły i teraz ja się nie dziwię, że trzeba zapewniać. No tak, ale jest pan prawnikiem, panie Pawle. Czy są to prywatne pieniądze, czy nie są to prywatne pieniądze? Które, te w OFE? No nie, już OFE nie ma. Ale te w OFE też były prywatne. Co z czego? Jeszcze trochę jest. Także one były i są prywatne w rozumieniu prawa cywilnego, bo one mogły być dziedziczone, mogły być dzielone na wypadek ustania
małżeństwa. Także to, że Trybunał powiedział, że ustawodawca stworzył łudę prawa majątkowego, no to, to przyznam się, że w demokratycznym państwie prawa w ustach Trybunału Konstytucyjnego, no to to jest po prostu coś, co szokuje i co nigdy nie powinno się było wydarzyć. Ja przypomnę, że jeszcze był to Trybunał Konstytucyjny w tym poprzednim składzie. Natomiast tak samo jak te pieniądze w OFE były prywatne, tak samo prywatne są te pieniądze, które są w pracowniczych programach emerytalnych, na indywidualnych kontach emerytalnych, na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, więc taki też charakter będą miały te pracownicze plany kapitałowe. Prawda, ja nie rozumiem, po co tworzyć kolejną instytucję. No, brzytwa Okama jest taka, że im więcej bytów tworzymy, tym ludzie mniej to rozumieją i tym gorzej to działa, no bo to powinno być proste. Powinno być tanie, proste i zrozumiałe dla wszystkich. Podczas gdy my tych bytów mamy już w tej chwili za dużo, prawda? Bo tłumaczenie, czym się różni IKE od IKZE, prawda? Bo tam są te transe podatkowe, to już jest zbyt skomplikowane. Ale to my, publicyści, mamy co robić w programach radiowych, telewizyjnych, w gazetach, prawda? Jest co tłumaczyć, panie Pawle, panie Łukaszu. A wydaje mi się, że argumenty za tym, że właśnie te środki w PPK będą miały charakter prywatny, są jeszcze mocniejsze niż w przypadku OFE, ponieważ to będzie składka dodatkowa o charakterze quasi dobrowolnym. Tymczasem w przypadku OFE tutaj wysyłano taki zarzut, że to są środki publiczne, ponieważ wynikał z obowiązkowej składki. Ta obowiązkowa składka jest dzielona na część trafiającą do ZUS-u i do OFE. A tak naprawdę na samym wejściu te środki trafiają do ZUS-u i one później z ZUS-u były transferowane do OFE. No taka sytuacja, takiej sytuacji właśnie się zapobiegnie. A poza tym będzie istniała możliwość wypłaty tych środków w każdym momencie. Prawdzie będzie to mniej korzystne dla oszczędzającego. Tak, będzie możliwość rezygnacji, a także wycofanie tych środków. No, w przypadku tak OFE takiej możliwości nie było i tym właśnie argumentem posłużono się, by udowodnić, że te środki nie mają prywatnego charakteru. Czy wydaje mi się, żeby przywrócić zaufanie, ważnym krokiem byłoby także uporządkowanie sytuacji takiej związanej z OFE, ponieważ teraz ona wciąż pozostaje niepewna. Tak więc dokonanie tej operacji, którą już zapowiadano właśnie w lipcu 2006 roku, czyli właśnie tutaj przeniesienie tej 1/4 do Funduszu Rezerwy Demograficznej, ale po pozostałej części na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, wydaje się rzeczą potrzebną, natomiast co do mnożenia tych bytów, to oczywiście rodzi poczucie takiego właśnie zakłopotania, natomiast z drugiej strony likwidowanie tych programów po kilku latach funkcjonowania, to też trochę podważałoby jakby człowiek miał wierzyć takich piosenek, słuchać w Radio Maria, to się można byłoby załamać, bo piosenki są beznadziejne. Ale myślę, że powinniśmy utrzymać je przy istnieniu. To już Janek Witek, jak ten Kryzberg puszczał niemieckie piosenki z Deutsche Demokratische Republik, one były bardzo pozytywne. Pozytywne. One były. Za chwilę oddam głos panu Pawłowi, bo domaga się tutaj riposty, ale wcześniej poproszę pana Artura jako wykładowca, naukowiec. Proszę wyjaśnić naszym słuchaczom. Czym są pracownicze plany kapitałowe? O, i teraz zostałem postawiony pod ścianę i mam wyjaśniać rozwiązanie. No, tak najprościej ujmując, to jest taki system decyzji władczej, bo to trzeba jednoznacznie powiedzieć, oparty na ustawie. Domaga się. Pracownicy i pracodawca mają odkładać część wynagrodzenia po to, żeby w dłuższej perspektywie wyspecjalizowane podmioty, zarządzając tym pieniądzem, po pierwsze utrwaliły jego wartość, a mamy nadzieję, że powiększyły i zapewniły dodatkową wartość wypłaty w momencie, kiedy osoba, ten pracownik osiągnie wiek emerytalny. Co ważne, ten system przewiduje, że do PPK będą wchodzili wszyscy zatrudnieni, czyli tam nawet nie pada takie sformułowanie odnośnie danego typu zatrudnienia, ale w ogóle każdy podejmujący pracę będzie mógł zafunkcjonować w tym systemie. Co istotne? Istotne jest to, że system automatycznie cię uruchamia.
uruchamia w tym planie, możesz z tego zrezygnować. Co dwa lata, jeżeli dobrze pamiętam, na 1 kwietnia, czyli na prima aprilis, system znowu będzie ci robił fikołka i mówił. Mówię tak to w ten sposób, dlatego że jestem bardzo zdystansowany do tego pomysłu i tak też swoim studentom tłumaczę. Więc system będzie na nowo cię odnawiał i będzie znowu pytał się, de facto nie pytał się, będziesz mógł zrezygnować jako dysponent prawa do funkcjonowania w tym systemie. Za każdym razem de facto w takim systemie jakby będziesz z automatu wpisywany, a ta rezygnacja będzie otwarta. To jest, tak już kończąc, takie kapitalne zastosowanie ekonomii behawioralnej. Niedawno Nobla z tego otrzymaliśmy, znaczy nadano, może nie otrzymaliśmy, jako w ekonomii. Że jest to stworzone do tego, żeby podejmować głupie decyzje. Tak, że, no może inaczej, że jakby pozwala przyspieszyć decyzję, która jest pożądana z punktu widzenia decydenta, czyli co do założenia, gdyby system był odwrócony, czyli na początku nikt nie jest zapisany i musi wykazać własną decyzję o zapisaniu, no to prawdopodobieństwo, że taką decyzję wykaże, byłoby mniejsze, a tym samym uczestników było mniej. A to, że wszystkich zapiszemy, to jest duże prawdopodobieństwo, że wielu nawet się nie zorientuje, że jest, bo pachnie ręką, że to 2, czy 4, czy 6, czy 8%, w zależności od tego, jak na to będzie patrzeć, więc może zostanie w tym systemie, a z punktu widzenia władzy będzie to takie utrzymanie pewności, że coś nowego zrobiliśmy i zapewni to w przyszłości większą emeryturę. I tutaj chciałem dotknąć clou, to znaczy po pierwsze, ja nie wierzę w ciągłość władczego zapewnienia. I to jest największe przekleństwo tego systemu. Gdyby to był system indywidualny, prywatny, zarządzany niezależnie od funkcji władczej, to bym jeszcze miał nadzieję. A jak mi którykolwiek minister mówi, mając na przykład 40, 50, 60 lat, że jak ja będę przechodził na emeryturę, to te pieniądze będą dostępne, czyli mówimy w perspektywie następnych 20-30 lat, to nie ma takiego ministra, który się utrzyma przy władzy w tym czasie i zapewni, niech zajmie się swoimi pieniędzmi, zapewnienie własnej pewności co do emerytury. Ja wolałbym tymi pieniędzmi zarządzać sami, zapewniać sobie przyszłość, ale to wymaga rzeczy i kończąc już, klub całego zdarzenia, edukacji ekonomicznej. No my uciekamy do takiego systemu, w którym przenosimy odpowiedzialność ciągle na jakiegoś ustawodawcę, który mi będzie zapewniać, że ja w przyszłości będę bezpieczny. Zacznijmy ludzi edukować i dawać im prawo podejmowania decyzji. A zobaczymy, jak świetnie będą to robić. To chciałem właśnie podkreślić, że pan, panie Arturze, może sobie zarządzać swoimi pieniędzmi, bo wie pan, jak to robić, ale gro naszych... Każdy człowiek potrafi stracić. No tak. No tak, że wtedy jeszcze zanim wrócę do tego, z czym chciałem polemizować, to jak każdy podejmuje decyzję, to potem jak są konsekwencje negatywne, to mamy tak jak z Frankowiczami, tak, że do państwa i z prośbą o pomoc, więc to jakby nie do końca tak. Natomiast ja chciałem przypomnieć, że konstrukcja otwartych funduszy emerytalnych była taka, że ta część składki, która trafiała do OFE, pochodziła z wynagrodzenia, a wynagrodzenie było składnikiem majątku pracownika, więc te środki w rozumieniu prawa cywilnego były środkami prywatnymi. Inną kwestią jest, jak to traktować w kategoriach finansów publicznych, bo tam, o ile Unia Europejska... No ale panie Pawle, dla mnie środki prywatne to są takie, do których mogę w każdej chwili sięgnąć, wziąć... Pełna własność. Jeżeli pan zakłada lokaty na 10 lat, to pan nie może do tych środków sięgnąć. Nie, nie mogę zerwać lokaty. No, tylko z negatywnymi konsekwencjami. A jeżeli wykupi pan ubezpieczenie na 10 lat, to kwota odstąpienia jest taka, że pan dostanie zero, tak? Mimo, że to były pana prywatne środki. Jeżeli zgodzę się na tego typu transakcje. Także wydaje mi się, że to, że coś jest płynne, to nie znaczy, że to znaczy nie wszystko, co jest moje, musi być płynne. Także to z tym bym się absolutnie nie zgodził. Zwłaszcza, że tutaj co do zasady w tych oszczędnościach emerytalnych dysponowanie tymi środkami przed osiągnięciem wieku emerytalnego wiąże się z bardzo daleko idącymi negatywnymi konsekwencjami. Zresztą w pewnych przypadkach te środki z OFE też można było przed osiągnięciem wieku emerytalnego wyciągnąć. Także tam były wyjątki o tym mówiące. Natomiast co jest istotne, że czym innym jest dyskusja, czy to są środki w ramach finansów publicznych, czy nie, bo to jest kwestia czysto statystyczna,
a czym innym jest charakter prawny tych środków w rozumieniu prawa cywilnego. I podobnie jak PPE, IKE i IKZE są środkami prywatnymi, to dokładnie tak samo było ze środkami OFE. I stąd to, co się stało z tymi środkami, tak naprawdę spowodowało utratę zaufania też do całości. Zresztą jeszcze jedna rzecz. Rząd PO-PSL, dokonując tego, zrobił jeszcze jedną olbrzymią rzecz. Znaczy zrobił wszystko, żeby podważyć zaufanie do rynków finansowych, do giełdy, do rynków kapitałowych. No i też zastosował ten mechanizm behawioralny, to znaczy zasada była taka, że jeżeli ktoś w określonym terminie nie złoży dyspozycji, to automatycznie składka dalej przestanie już trafiać do otwartych funduszy emerytalnych i tylko ci najbardziej czy świadomi, czy zdesperowani, czy chcący pokazać negację dla ówczesnego rządu, zdecydowali się złożyć oświadczenie o tym, że prawda jest taka, chcą, że większość, żeby dalej ich środki Polaków trafiały do nie podejmuje ofer. Takich decyzji, prawda? Tak, tak. My emocjonalnie podejmujemy decyzje, więc tutaj trzeba by było pewnej konsekwencji, to na co pan zwrócił uwagę, żeby zanegować naprawdę decyzję. I ta behawioralizm jest bardzo intensywnie wykorzystywany przez władzę. I dlatego to, co powiedziałem, ja naprawdę mam dosyć duży dystans do wszelkiego rodzaju obietnic, bo widzę wcześniej wykonywaną na mnie manipulację, a potem próbę powiedzenia, że będziemy fair w stosunku do tego. Jeszcze, żeby dokończyć, przecież to, co powiedział Trybunał Konstytucyjny, jednoznacznie podkreśla, że nawet w tym czymś, co ma nam zabezpieczyć tę emeryturę podstawową, nie mamy pewności i nie mamy praw nabytych, to tym bardziej ich nie będziemy mieli w tym, co jest dodatkowym i dobrowolnym. I też chciałem się odnieść do jeszcze tutaj jednej wypowiedzi. Ja nie rozumiem, dlaczego to ma być nowy twór, a dlaczego nie można po prostu wykorzystać już istniejących instytucji, czyli na przykład tego PPE i po prostu ułatwić dostęp do niego. Bo dzisiaj pamiętajmy, że na przykład PPE w instytucjach publicznych nie ma poza Narodowym Bankiem Polskim. Dlaczego? Dlatego, że minister finansów twierdzi, że nie ma przedziałki w budżecie, z której można by finansować składkę do pracowniczego programu emerytalnego i w związku z tym w administracji takie programy nie powstają. Może wypadałoby zacząć od zmiany tego. Uprościć system. Dokładnie. Panie Łukaszu. Tak. No, jeszcze wracając do tego behawioralizmu. To jest naprawdę dosyć potężny instrument, używany w wielu kontekstach i przypadkach. Na przykład w Niemczech, jeśli chodzi o zupełnie inną kwestię, o zgodę na pobranie narządów w razie śmierci, tam jest domniemanie braku zgody i około jednego, może nawet może trochę więcej procent populacji taką zgodę wyraziło. W Austrii jest na odwrót. Tam trzeba złożyć specjalną deklarację, oświadczenie woli o tym, że nie wyraża zgody na to, by stać się dawcą narządów i tam taką zgodę właśnie wyraża czy, poprzez automatyczny sposób blisko 100% populacji, no 90 kilka procent ludności i tutaj pewnie założenie kryjące się w tym systemie PPK jest takie, że podobnie będzie w przypadku właśnie polskich pracowników. Wydaje mi się, że chyba nie do końca, znaczy na pewno poziom uczestnictwa będzie dużo większy niż w PPE, gdzie jest około 3% zatrudnionych, ale wydaje mi się, kiedy to jest ta decyzja, która wpływa na bieżący poziom moich dochodów, mojej wypłaty, którą otrzymuję każdego miesiąca na konto, to wydaje mi się, że jako taki pracownik, który chce dostać więcej na rękę, to wydaje mi się, że tutaj byłbym skłonny zadać sobie taki trud, żeby wycofać się z tego systemu. No, to jest taki przejaw czegoś, co czasami bywa nazywane takim libertariańskim paternalizmem, czyli państwo nie narzuca bezwzględnie konieczności, tak jeśli co 2 lata będę się wypisał do tego systemu, no to nie będę musiał w nim partycypować, ale generalnie państwo wskazuje mi pewien kierunek i nawet mnie trochę popycha w tą stronę właśnie, bym więcej na tą emeryturę za pośrednictwem tego instrumentu oszczędzał. No to jakby dotykamy znowu tego, o czym powiedziałem, tak, czyli bez edukacji, bez silnego uświadomienia relacji między bieżącą konsumpcją a przyszłą konsumpcją, o tym, że jednak trzeba podjąć decyzję o rezygnacji z części konsumpcji, to nie będzie to funkcjonowało. Ale dobrze, ale jak ja mam podejmować decyzję, jak spotkamy się tutaj, daj Boże, za 2-3 lata w tym studiu i będziemy mieli zupełnie inne realia, ktoś zupełnie coś innego wymyśli. Ale to są dwie różne rzeczy. Znaczy, jedną rzeczą to jest ciągłość władzy w wymiarze zobowiązań i relacji wobec obywatela i stabilność w tym wymiarze w zakresie, a czym innym jest to, że
rzeczywiście obywatele w państwie są świadomi i nie są uczeni, przyzwyczajani do po pierwsze jałmużny, czyli ustawienia się w kolejkę, że ktoś coś da, a po drugie uznania, że jakiś tam dziwny twór, jakim jest państwo z workiem pieniędzy, rozwiąże problem związany z przyszłym moim bezpieczeństwem. Ale to chyba już przestaliśmy tak myśleć. A ja odnoszę wrażenie, że przeciwnie. To znaczy, że my przez ostatnie lata raczej wzmacniamy takie poczucie, że to państwo musi nam dać. Tak, że państwo po pierwsze musi mi dać, a po drugie, że ja za nic nie odpowiadam. Znaczy, ja bym był zwolennikiem jednak wychowywania od początku, po pierwsze w świadomości ekonomicznej, po drugie w świadomości międzypokoleniowej i w odpowiedzialności międzypokoleniowej. To znaczy, ja odpowiadam tak, jak rodzice za mnie odpowiadali, tak ja odpowiadam za swoich rodziców. Tak ja uczę dzisiaj swoje dzieci, żeby w przyszłości, obserwując, w jaki sposób ja odnoszę się do swoich rodziców, przekładały te relacje w przyszłości. Ja nie mam pewności, w jakim ja stanie, jakiej kondycji będę. I tutaj oczywiście jest ryzyko, że ja nawet utracę swoje pieniądze. To nie znaczy, że jestem ekonomistą, że ja automatycznie zarabiam doskonale albo pomnażam pieniądze. Ryzyko mam bardzo zbliżone. Tylko tyle, że teraz jest kwestia odpowiedzialności w decyzji, czy ja poświęcę wszystkie środki na daną inwestycję, czy ja odłożę część, albo zrezygnuję z pewnej konsumpcji, żeby w przyszłości coś mieć, albo zgromadzę w jakimś narzędziu, czy bardziej bezpiecznym dla mnie. I teraz, jeżeli tego typu relacje społeczne są wytwarzane, jeżeli szacunek wzajemny międzypokoleniowy jest wytwarzany, odpowiedzialność jest wytwarzana, wtedy ryzyko się zmniejsza. A jeżeli jest przekonanie takie, że każdy pracuje na siebie i odkłada na siebie, jak mu nie wyjdzie, to w razie czego hipotetyczne państwo z workiem pieniędzy ruszy, to będzie konflikt międzypokoleniowy. Ja twierdzę, że za 10-15 lat większość tych młodych ludzi w przyszłości powie systemom emerytalnym nie, sorry, my nie chcemy płacić na systemy, w którym nasi rodzice, nasi dziadkowie nie zgromadzili środków, powiedzą, że nieodpowiedzialnie wyjeżdżamy z tego kraju, będziemy funkcjonować tam, gdzie nie będzie tych kosztów. To, co mówi, jest może bulwersujące albo szokujące, ale już dziś zachowanie części Polaków właśnie w ten sposób wygląda. Nie będziemy ponosić kosztów tego braku rozsądku, który jest generowany. I dodatkowe systemy obciążające przyspieszą tego typu decyzje, a uważam, że powinno się system upraszczać i budować bardzo silne powiązanie międzypokoleniowe. Wówczas pokolenia są bezpieczne. A sprawiedliwość społeczna? Znaczy, to jest trochę co innego. Sprawiedliwość, a sprawiedliwość społeczna to są dwa różne zjawiska. Krzesło i krzesło elektryczne. Każdy system emerytalny oparty jest na tych przyszłych pokoleniach. Czyli jeżeli zamiast piramidy robi nam się coś dokładnie odwrotnego, czyli kielich, no to bez względu na to, jaki będzie kształt tego systemu emerytalnego, to nie będzie w nim pieniędzy. Czyli jedyne, co można zrobić i co akurat ten rząd próbuje, czyli to jest próba poprawy sytuacji demograficznej. No dobrze, ale tego nie rozwiążemy, panowie, to ale przelewamy z pustego w próżne. Ekonomista, prawnik, dziennikarz. My to rozumiemy, tak? Ale słuchają nas Polacy, którzy nie zastanawiają się na co dzień. Po to jest ta audycja, między innymi, po to jest edukacja, po to jest rozmowa. Tylko ja twierdzę, że trzeba by było troszkę wcześniej, czyli już w przedszkolu zacząć dzieciom wkładać do głowy określone przekazy. Tak samo w szkole podstawowej, w szkole średniej. Może mniej innych przedmiotów, a jednak zwrócić uwagę na to, co jest najbardziej istotne z punktu widzenia człowieka, czyli proces podejmowania decyzji ekonomicznych. I o to bym zawalczył. I nie tylko ograniczał się do przekazu. O to, żeby 20-paroletni człowiek myślał o emeryturze i teraz się zastanawiał, czy pracownicze plany kapitałowe, czy OFE, czy przeciwnie, IZE, czy... Przeciwnie, właśnie o tym nie mówimy. Nie mówimy o tym, żeby zastanawiał się między narzędziami tworzonymi w sztuczny sposób przez państwo, a powodujący... A jaką ma pewność, że to będzie funkcjonowało? Smog informacji żadnej. No właśnie, żadnej. Po tym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego wszystko żadnej. Wszystko na ten temat. Ale on musi oszczędzać na emeryturę. On musi niestety wiedzieć, że nikt za niego o to nie zadba. Czyli musi wiedzieć, że musi mieć dzieci i musi wiedzieć, że musi mieć oszczędności. I musi mieć dobre relacje z tymi dziećmi, tak, ze swoimi rodzicami, tak żeby przekaz międzypokoleniowy był budowany. Ignorujemy to i za to zapłacimy. I wszelkiego rodzaju czary w formie PPK, innych nazw skrótowych, OFE i tak dalej, to jest tylko rzucanie czarów. A tam, gdzie są rzucane czary, tam jest magia. Z magii nic nie wytworzymy. No i nic już nie wytworzymy w naszym programie, bo czas kończyć. Zdradzę tajemnicę, że miałem mnóstwo jeszcze innych tematów, których nie zdążyłem poruszyć. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi dzisiaj w studiu byli Artur Bartoszewicz, Łukasz Kozłowski, Paweł Pelc, Arkadiusz Rzekiel. Powtórka programu.
Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, witam w audycji Jakim Prawem, a dziś zajmiemy się upadłością konsumencką, o której niestety wiele osób narażonych na finansowe kłopoty nadal nie wie. A chodzi tu o zwykłych zjadaczy chleba, którzy z jakiegoś powodu stali się zwyczajnie niewypłacalni. Nie dlatego, że zrobili to umyślnie albo nawet z jakiegoś niedbalstwa, ale tak ułożyły się ich losy, że nie dają sobie rady ze swoimi finansami. I to owa upadłość konsumencka może okazać się pomocna, bo daje możliwość spłacenia części swoich zobowiązań, umorzenie pozostałych, a tym samym rozpoczęcie w zasadzie nowego życia. Przesłanką prowadzącą do orzeczenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność dłużnika, powstała wskutek niezależnych od niego okoliczności. I tutaj podam przykład pracownicy, która wskutek likwidacji zakładu straciła pracę. Nie spodziewała się tego, gdy brała kredyt na mieszkanie. Szukała pracy, ale bezskutecznie, miała małe dzieci, to jest znacznie utrudniało znalezienie jakiejś sensownej pracy. Z mężem pracowała do tego jeszcze w jednej firmie, więc już wiadomo, że i on stracił zatrudnienie. Wyjechał do pracy za granicę, no ale tam zdarzył się wypadek, upadł z wysokości na szklarnię, samo życie po prostu. I uznano, że to jego wina. Nie dostał odszkodowania, do tego długo leżał w szpitalu, co też kosztowało. W efekcie nie przywiózł nic, tak jak przewidywał, poza w zasadzie uszkodzonym kręgosłupem niestety. No i rodzina popada w coraz większe zadłużenie. Pytanie, czy powinna ogłaszać upadłość konsumencką od razu, jak to zrobić, a może najpierw układać się z bankiem, ale to pytanie kieruję do mojego dzisiejszego gościa, jest nim mecenas Jan Górski. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No to właśnie, zatem najpierw do banku, czy od razu upadłość konsumencka? Jeśli istnieją szanse na to, że w bliskiej perspektywie czasowej mogłaby się poprawić ta sytuacja finansowa tej pani, to rzeczywiście warto byłoby spróbować rozmów z bankiem. Banki są niekiedy skłonne do pewnych ustępstw, zwłaszcza w takiej sytuacji, gdzie tutaj ewidentnie dosyć ta niewypłacalność jest niezawiniona przez tutaj panią pracowniczkę. I w takiej sytuacji bank mógłby chociażby udzielić wakacji kredytowych tak zwanych, czy wydłużyć okres spłaty tego kredytu. Natomiast... No właśnie, tylko że w przypadku banku charakterystyczne jest to, że on tego długu nam nie daruje, on nam je odroczy, spłacanie jakoś może rozłożyć na raty, nawet może jakiś okres karencji tak w spłacie zaproponować, ale to nie będzie utrata. No, natomiast upadłość konsumencka, inna historia. Oczywiście, natomiast jeśli tutaj nie ma perspektyw na to, żeby ten stan niewypłacalności mógł ulec poprawie, to wówczas zdecydowanie zwłaszcza w takiej sytuacji polecałbym zgłoszenie wniosku o upadłość konsumencką. No właśnie, jak długo trzeba być niewypłacalnym? Teraz już mówmy o konkretach. Więc tutaj ustawodawca przewidział, że jest domniemanie, że jeśli ktoś przez co najmniej 3 miesiące nie reguluje swoich wypłacalnych zobowiązań, czyli wymagalnych zobowiązań, czyli po prostu swoich długów, to wówczas domniemuje się, że mamy tutaj do czynienia z trwałą niewypłacalnością, która jest konieczną przesłanką, żeby ogłosić upadłość. No to tutaj wyjaśnijmy jeszcze jedną rzecz, żeby było precyzyjnie. Czy chodzi o to, że w ogóle nie trzeba przez te co najmniej 3 miesiące długo spłacać, czy też można spłacać go w niewielkim stopniu? W efekcie zadłużenie może nawet narastać, ale czy to jest różnica z punktu widzenia prawa do upadłości konsumenckiej? Tutaj moim zdaniem kluczowa jest ocena, czy rzeczywiście dochodzi do trwałej niewypłacalności, bo jeśli ktoś stara się, próbuje chociaż odrobinę spłacać swoje zadłużenie, ale i tak popada w coraz większą spiralę długów, te odsetki rosną, to moim zdaniem sąd powinien przychylić się do wniosku o upadłość konsumencką. No właśnie, no to powiedzmy, jak od strony formalnej ta upadłość się kończy, bo tu może się okazać, że człowiek czasem nieświadomie popełnia błąd, ale to za chwilę. Jak się kończy od strony formalnej upadłość konsumencka? Jeśli dłużnik, czy też, jak mówią o tym przepisy, osoba upadła, bo tak określamy kogoś w stosunku do kogo... Trochę źle brzmi, ale przyjmujemy. Ogłoszoną upadłość konsumencką. Jeśli ta osoba pomyślnie przejdzie przez tą procedurę, to wówczas sąd umarza długi. No właśnie, dlaczego ja o to zapytałam? Ponieważ czasami może być tak, że błąd człowieka polega na tym, że on jednak próbuje coś spłacać. Może lepiej byłoby w jego przypadku, żeby po prostu w ogóle nie próbował, jeżeli te kwoty, które jest w stanie spłacać, są na tyle niewielkie, że w
to się nie uratują go, tak? Nie spłaci tego całego długu. Natomiast jeżeli będzie próbował, to sąd może mu się nie przychylić do upadłości konsumenckiej. Może tak być? Może tak być, chociaż no ja tutaj liczyłbym jednak na rozsądek sędziego sądu. Bądź sądu, tak, który jednak powinien taką postawę dłużnika premiować, jeśli ktoś przynajmniej chociaż odrobinę próbuje się starać, natomiast jasno wynika z tej sytuacji, że nie ma szans, to nie powinna to być moim zdaniem przesłanka do oddalenia wniosku o upadłość. A jak często można tą upadłość konsumencką ogłaszać? Co do zasady 10 lat. Co 10 lat? Tak, co 10 lat najczęściej, że tak powiem. Natomiast jest taka furtka w przepisach, która przewiduje, że w sytuacji, gdy jest to uzasadnione względami słuszności, czy też zasadami humanitaryzmu, albo jeśli okazałoby się, że dłużnik mimo dochowania należytej staranności. No na przykład ten pan, który spadł z tej szklarni, gdyby to on był w takiej sytuacji, gdzie poniósł ogromne koszty leczenia za granicą, rozumiem, że to byłby argument, tak? Tak, zdecydowanie, tak. No dobrze, ale w tym przykładzie, o którym my tutaj mówimy, pojawia się bank jako podmiot, który, u którym jest zadłużenie. No ale przecież wierzycielami mogą też być osoby fizyczne, tak? One pożyczyły komuś pieniądze. I wobec nich upadłość konsumencka też działa? Tak, jak najbardziej. No właśnie. No to obarcza ogromnym ryzykiem jakąkolwiek pożyczkę, nie wiem, znajomemu, prawda? Pani redaktor, szczerze mówiąc, ja generalnie uważam, że pożyczanie pieniędzy znajomym, zwłaszcza bez jakichkolwiek zabezpieczeń, jest w istocie ryzykowne. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. No tak, wszyscy prawnicy tacy bardzo ostrożni. Natomiast tak więc też takie długi, nazwijmy to, z tytułu pożyczek mogą być umorzone wskutek upadłości konsumenckiej. Ewentualnie w ramach tego postępowania można liczyć, no, tak realnie na jedynie niewielką spłatę. Rozumiem. A czy doprowadzenie do upadłości konsumenckiej kosztuje? Mam tutaj na myśli na przykład koszty sądowe, pomoc adwokata, no bo to jeszcze by powiększało dług tak naprawdę. Więc sam wniosek inicjujący to postępowanie to jest koszt 30 zł opłaty sądowej. Takim najważniejszym kosztem tego postępowania są koszty związane z pracą syndyka, ponieważ w każdym postępowaniu musi być syndyk, jemu przysługuje wynagrodzenie, on ponosi koszty, natomiast nawet jeśli osoba upadła nie ma pieniędzy na opłacenie syndyka, to te koszty pokrywa tymczasowo Skarb Państwa i te koszty mogą być na końcu umorzone. No taka ciekawe takie pytanie, tak mi się wydaje. Czy upadłość konsumencka, wyjaśnijmy, obejmuje także na przykład alimenty? Mam na myśli, że taki bankrut konsument, tak? Czy też nie musi ich płacić w związku z tym, przynajmniej dopóki no, nie stanie, powiedzmy, na nogi, kiedy jego sytuacja się nie odwróci? Też nie zapłaci tych alimentów, no i spadnie to na fundusz alimentacyjny, czyli na państwo, czyli na nas wszystkich? Pani redaktor, są takie szczególne rodzaje zobowiązań, właśnie między innymi zobowiązania alimentacyjne, czy też zobowiązania chociażby z tytułu renty, związane z utratą, z uszczerbkiem na zdrowiu, czy też pewne roszczenia z tytułu chociażby popełnienia przestępstwa, czy też chociażby długi, które upadł świadomie zataił. One nie podlegają umorzeniu w postępowaniu, jeśli chodzi o upadłość konsumencką. Czyli te alimenty mimo wszystko musi płacić, tak? Tak, jakby w pierwszej kolejności, można powiedzieć, że to jest jakby odliczane. W pierwszej kolejności, tak, ale także nie podlegają one umorzeniu, nawet jeśli w trakcie postępowania nie zostaną one spłacone. Nawet jeśli nie spłaca, po prostu dług będzie narastał. Tak. No tak realnie to będzie wyglądało. Dobrze, a czy długów nie mogłaby spłacać na przykład zamiast tej upadłości konsumenckiej, tego bankructwa, spłacać rodzina osoby, która chce upadłość konsumencką ogłosić? Ma tutaj na przykład żonę, dzieci. No, czy to w ogóle sąd sprawdza, tak, decydując o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, bo to byłby może sprytny sposób, żeby to ogłosić czasami. To znaczy, jeśli chodzi o samo ogłoszenie, to tutaj sąd bada stan majątkowy tej osoby, która ma zostać ogłoszona upadłą, że tak powiem. Tak? Natomiast jeśli chodzi później o plan spłaty wierzytelności, to tutaj myślę, że sąd nie będzie wnikał, kto faktycznie spłaca, tylko czy rzeczywiście ten plan jest realizowany.
Ja tutaj trochę pewnie miałam na myśli taką sytuację, kiedy mówimy o tym banku, w którym te długi zostały zaciągnięte, no bo jeżeli dochodzi do układu z bankiem, no potem on się na przykład nie udaje, konsekwencją byłaby upadłość konsumencka, to wydaje się, że najpierw ten bank może mógłby chcieć, to może nie to słowo, ale w każdym razie, żeby właśnie rodzina spłacała te długi, a nie żeby jednak dając szansę tej rodzinie, tak, a nie żeby potem iść w upadłość konsumencką po prostu. Myślę, że rzeczywiście tak, taka mogłaby być propozycja banku. Tak, zgadza się. Ja tydzień temu rozmawiałam na antenie o takiej sytuacji, w której żona spłaca długi męża, który po prostu uciekł, wyjechał za granicę i trudno go odnaleźć. Czy może ogłosić taka żona tę upadłość konsumencką pana zdaniem, jeśli ona spłaca po parę groszy miesięcznie, ma wspólnotę z tym mężem, znaczy zawsze miała, nigdy się nie rozwiedli i z tej niewielkiej swojej pensji spłaca, ale dług jest kilkuset tysięczny. Ona może próbować ogłosić upadłość konsumencką? Więc w pierwszej kolejności należałoby przeanalizować, czy rzeczywiście żona odpowiada za te długi męża, bo jeśli on odpowiada, to oczywiście... I nie ma z czego spłacać, to rozumiem, może. Tak, natomiast... Może nie odpowiadać, ja rozumiem bardzo. Na dzisiaj już musimy kończyć. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był mecenas Jan Górski. Na kolejną audycję Jakim Prawem? I kolejne życiowe kazusy zapraszam w kolejny poniedziałek o 11:45. Anna Grabowska, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Powtórka programu. 4 marca. 300 miast w Polsce. Chyba, że coś się już zdążyło zmienić. 333. A, to ja teraz jeszcze muszę jedną rzecz wyjaśnić. Ten głos należy do naszego gościa, pani Barbara Konarska, przedstawicielka, organizatora tegoż to wielkiego już nie biegu, biegów właściwie, no bo skoro mówimy o 333 miastach w Polsce i jeszcze powiemy o miastach, które za granicą podjęły się organizować. Tak, jeszcze wybiegniemy poza Polskę, a nawet popłyniemy. No właśnie, bo jeszcze jeden gość w naszym studiu się pojawił, pan Filip Walczak. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Ale pozwoli pan, że przy panu na razie postawimy znak zapytania. Dobrze, to będziemy to wszystko powoli i systematycznie w rozmowie wyjaśniać. Ja jestem cierpliwy. Bo dodam jeszcze, żeby jeszcze trochę zagmatwać sytuację, że pan Filip Walczak akurat w tym biegu nie pobiegnie, ale jego obecność nie jest błędem i nie jest przypadkowa, więc chwila cierpliwości. Wracając do samego biegu, co roku, staż nie jest długi, to jest raptem kilka lat, ale co roku frekwencja jest coraz większa. Wiemy już mniej więcej, ilu biegaczy pojawi się na trasach w tym roku? W tym roku w Polsce na pewno 80 tysięcy biegaczy się pojawi. Nie liczyliśmy jeszcze tych biegaczy, którzy pobiegną za granicą i jeszcze do końca nie mamy danych, ponieważ zapisy są do ostatniego dnia, czyli do 4 marca. Tak naprawdę dopiero kiedy podsumujemy bieg 5 marca, będziemy mogli powiedzieć, o ile pobiliśmy znowu swój rekord. Mówimy, że to sport, ale sport połączony z historią, bo to są biegi, no oczywiście, o szczególnym haśle, ale również ze szczególną oprawą. Ze szczególną oprawą, tak. To jest sport z historią, z taką edukacją patriotyczną. Przede wszystkim są to eventy wspólnotowe, kiedy my Polacy możemy wreszcie, nie kłócąc się w jakiejś wspólnej idei, ponadpolitycznie, ponadpoglądowo, uszanować historię. W Warszawie, bo... Przepraszam, że zacznę od Warszawy, jeżeli chodzi o poszczególne miasta, no ale w Warszawie bardzo specyficzne miejsce i bardzo specyficzna trasa. Zresztą sama nazwa tego warszawskiego biegu już działa na wyobraźnię. Warszawo na Cytadele. Tak, Warszawo na Cytadele. Ci, którzy biorą udział w warszawskich edycjach, no to wiedzą, że to pierwszy raz jesteśmy w tym obiekcie. Obiekt bardzo szczególny. To jest miejsce właściwie kaźni polskich bohaterów. W tym roku będzie tam triumf polskiej pamięci, polskiej historii. Będziemy mówić o wielkich rzeczach, które bohaterzy polscy dla nas zrobili. No tak, to jest miejsce historyczne, to jest też miejsce takie muzealne, no, czyli odpowiednie miejsce dla odpowiedniego eventu. Czy można jeszcze zgłosić się jako zawodnik? Tak, można. I w ogóle tropemwilczym.pl to jest adres, na który ja zapraszam wszystkich słuchaczy z całej Polski. Tam można wejść na stronie, na mapkę i kliknąć sobie taki punkt najbliższy swojemu miejscu zamieszkania, znaleźć organizatora lokalnego i zobaczyć, bo oczywiście nie wszystkie punkty są już aktywne, ponieważ tam część zapisów się wyczerpała, ale wiele, wiele miast w Polsce jeszcze do dnia biegu wiem, że będą przyjmowali zapisy. Warszawa też czeka jeszcze na biegaczy. No to skoro...